każą walczyć, ponad siebie wznieś. Karate to droga, której życie dałeś swe. Trenuj ciało, trenuj ducha, doskonaląc się. Teraz obserwują Państwo występ Rafała Brzozowskiego, który uświetnił swoim śpiewem kolejną galę Kokoro Cup. W czasie tego występu będziemy mogli obejrzeć najciekawsze fragmenty walki na tym turnieju. Czasem płyną łzy i tryska czasem krew. Cios za cios, wyzwól moc, wojownikiem stajesz się. Tak jak młode, zwinne lwy wystawiają mocno kły, tak z honorem, dumą walki więzień przyjaźni zjawi się. Słońce już na horyzoncie, nie wiesz co to ból. Zewrzyj pięść, unieś ducha, przezwyciężysz każdą dzierń. A gdy w stronę morza i Bóg uniesie cię, w silnym sercu twe marzenia w prawdę zmienią się. Shin-kyokushin, Shin-kyokushin, Shin-kyokushinkai, wieje nowy wiatr. Shin-kyokushin, Shin-kyokushin, Shin-kyokushinkai, wieje nowy wiatr. Shin-kyokushin, Shin-kyokushin, Shin-kyokushin kai, wieje nowy wiatr. Shin-kyokushin, Shin-kyokushin, Shin-kyokushin kai, wieje nowy wiatr. Witamy Państwa, mamy przyjemność komentować czwartą edycję gali Kokoro Cup. Tym razem jest to turniej karate Kyokushin. Mamy przyjemność komentować Jacek Kępa i Mariusz Mazur. Na początku relacji wybraliśmy dla Państwa najciekawszy pojedynek całego turnieju Kokoro Cup. W tej chwili widzimy na ekranach walkę chyba najtrudniejszą, przez obserwatorów uznaną chyba za absolutnie najciekawszą walkę turnieju, pomiędzy Karolem Cieślukiem a Żoltem Baloszem z Węgier. Karol Cieśluk to dwukrotny brązowy medalista wagowych mistrzostw Europy, urodzony w 1978 roku, reprezentant bilańskiego klubu karate Kyokushin oraz wielokrotny reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Europy. Karol Cieśluk, ten zawodnik po lewej stronie, przepasany pomarańczową szarfą. Natomiast Zsolt Balos to bardzo utytułowany węgierski zawodnik, absolutnie czołowy zawodnik Węgier. Jego największy sukces to dostanie się do 16 finałowej Mistrzostw Świata w 2007 roku w Tokio. Jest również mistrzem otwartej kategorii wagowej Węgier, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy. I taki jego ostatni sukces, wygrana w turnieju Branko Bośniaka w ubiegłym roku, w listopadzie. No, zwyciężył tam przed czasem wiele pojedynków, a między innymi pokonał Pawilonisa bardzo mocną techniką. Właśnie Gerigedan, czyli kopnięciem na udo, i wygrał tę walkę przed czasem. Ale wróćmy teraz do pojedynku. Od początku obserwujemy bardzo duże tempo, ciągła praktycznie wymiana ciosów rękami, bardzo mocne kopnięcia na udo, wykonanie obu zawodników. Pragniemy przybliżyć Państwu troszeczkę zasady walki karate Kyokushin. Zawodnicy mogą uderzać rękami z pełną siłą na strefę chudan, czyli na tułów, a nogami w każdą część ciała przeciwnika, z wyjątkiem genitaliów.
Podczas tej dosyć ekscytującej walki, gdzie trwa ciągła wymiana, postaram się też Państwu opowiedzieć troszkę o historii karate Kyokushin, twórcą tego systemu walki, który jest bardzo popularny na świecie, jest Masutatsu Oyama, legendarny mistrz, który w czasach swojej świetności nie przegrał żadnego z pojedynków i on postanowił stworzyć karate pełnokontaktowe, ponieważ karatecy walczyli, można powiedzieć, bez używania siły ciosów w realnej walce. Oyama był przeciwnikiem takiego sposobu walki. Uważam, że każda technika, każdy sposób treningu powinien służyć, by wojownik stawał się lepszy w realnej walce. Możemy teraz zaobserwować tutaj, że te bardzo mocne kopnięcia spowodowały kontuzję nogi Karola, rozcięta skóra, ale walka toczy się dalej w niezwykłym tempie. Widać, że żaden z zawodników nie odpuszcza nawet na chwileczkę. Każdy chce przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Zauważyli Państwo zapewne, że pierwsza runda już dobiegła końca. Teraz przed nami dwuminutowa dogrywka. Jeśli w tej dogrywce nie padnie rozstrzygnięcie, to jeszcze jedna dogrywka. Ewentualnie w przypadku remisu waga. Jeśli waga któregoś z zawodników jest, jeśli różnica w wadze jest większa niż 10 kg, to wtedy lżejszy zawodnik zwycięża. Jeśli nie ma tej różnicy, to ostateczna trzecia dogrywka dwuminutowa. Zgodnie z przepisami World Karate Organization i European Karate Organization również jest tak zwane łamanie desek w trakcie turnieju albo w 1/16, w 1/8 na Mistrzostwach Świata Open. To jest aż 32 zawodników łamiących deski. Jeśli mamy do czynienia z ciągłym remisem i nie ma wystarczającej przewagi wagowej, to mogą zadecydować złamane deski. Na turnieju Kokoro Cup zawodnicy nie łamali tych desek, a więc tylko przewaga na korzyść, że tak powiem, jednego zawodniku, jeśli chodzi o niższą wagę lub decyzja sędziów, mogła dać zwycięstwo. Ależ niesamowite tempo tej walki. To już piąta minuta. Przypomnę, że zawodnicy ważą około 90 kg, a tempo wręcz z kategorii lekkiej. Praktycznie nieprzerwanie zadają obaj bardzo silne ciosy. Każdy z zawodników próbuje osłabić swojego przeciwnika. Czekają obaj na błąd, ale żaden nie chce popełnić błędu, który by spowodował zakończenie walki przed czasem. I koniec dogrywki. Zobaczymy, jaki werdykt sędziów za chwileczkę. I skrzyżowane wszystkie chorągiewki. Jednogłośny remis i przed nami druga dogrywka dwuminutowa. Na macie sędzia Remigiusz Karpiński nie daje zbyt długiej przerwy wypoczynkowej, więc zawodnicy muszą bardzo szybko się regenerować. Ruszył jako pierwszy Karol Cieśluk. Jeszcze chwilka i bardzo ciekawe rozwiązanie dla Jeli. Na razie zawodnicy próbują jeszcze się badać. Mocne, mocne te kopnięcia w wykonaniu zawodnika węgierskiego w nogę Karola. Widzi, że jest kontuzjowana i próbuje to miejsce jeszcze bardziej osłabić, ale Karol nic sobie z tego nie robi. Kontynuuje pojedynek, próbując przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Karol wykonuje sporo frontalnych kopnięć Maigeri, które mają za zadanie zmylić przeciwnika. Świetne kopnięcie ze strony Karola na głowę Hizagiri, ale nieudane. Natychmiastowa kontra obrotową techniką Zolta. Zolt słynie z tego, że świetnie wykonuje techniki obrotowe. Widziałem wielokrotnie, jak nokautował tą techniką swoich przeciwników. Ponownie wymiana. Jeszcze chwilkę. Zawodnicy coraz bardziej zdeterminowani. No już 7 minuta pojedynku. A tempo zaczyna rosnąć. Zdają sobie sprawę z tego, że to może być ostateczna
dogrywka, decyzja sędziów może zadecydować i w przypadku remisu, czyli braku trafienia, po którym zawodnik jest niezdolny do walki, sędziowie decydują o tym, który z zawodników zwycięży i przejdzie do kolejnej rundy. Ależ hard ducha i jednego i drugiego. Te chwili są zadawane z pełną siłą, pełną szybkością i naprawdę no, nie lada wytrzymałością muszą się zawodnicy tutaj prezentować, by podołać trudnemu pojedynku. Po raz kolejny remis. Sędziowie nie potrafili wskazać lepszego zawodnika. Będzie decydowała waga. W międzyczasie oglądacie Państwo krótkie powtórki z przebiegu pojedynku. I waga była następująca. Karol 93 kg 600 gramów. Żolt 89 kg 200 gramów. Nie było więc wymaganej 10-kilogramowej różnicy i przed nami trzecia decydująca dogrywka. Ach, teraz bliski trafienia Żolt, ale Karol minimalnie uchylił się i to wystarczyło, aby skutecznie się obronić. Od razu kontratakuje, nie pozostawiając złudzeń, że on jeszcze tutaj chce walczyć o zwycięstwo w tym pojedynku. No absolutnie mamy możliwość oglądania zawodników, którzy należą do czołówki nie tylko europejskiej, ale i światowej. Można zarówno Karola, jak i Żolta klasyfikować w 30 tych najlepszych zawodników. I ich hard ducha i chęć zwycięstwa tutaj są bardzo widoczne i nieprzypadkowo są tak mocno, tak wysoko klasyfikowani. Tym razem to Karol próbował zaskoczyć kopnięciem z obrotu, jednak skuteczna obrona Żolta. Niesamowite trudy tego pojedynku. Widzimy, że zawodnicy bardzo zmęczeni, ale walczą do samego końca. Jeszcze przyspieszenie w końcówce, ależ wymiana. Żolt absolutnie nie odpuszcza nawet na moment, daje z siebie wszystko, techniki z taką szybkością. Już w prawie 9 minucie walki to naprawdę nie lada wyczyn. Niesamowite tempo. Ciągła wymiana, koniec walki i teraz decyzja sędziów. Naprawdę sędziowie mają twardy orzech do zgryzienia, bo bardzo trudno tutaj wskazać zwycięzcę tego pojedynku. Obaj zawodnicy bardzo mocno do końca starali się. Mamy trzy chorągiewki czerwone, a więc pojedynek wygrywa Karol Cieśluk, ale jak powiedział zaraz po pojedynku, równie dobrze sędziowie mogli wskazać na Żolta, więc bardzo wyrównany pojedynek, ale cieszymy się, że to Karol Cieśluk przejdzie do następnej rundy. I przed nami kolejny pojedynek pomiędzy Markiem Odzeniakiem a Sandorem Kowaczem. Sandor jest również reprezentantem Węgier. To też bardzo utytułowany zawodnik. Brązowy medalista Mistrzostw Europy do lat 22 z 2009 roku. Wicemistrz Węgier, mistrz Węgier, Open mistrz Węgier w kategorii do 90 kg. Marek Odzeniak to brązowy medalista Mistrzostw Polski Open, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategorii do 75 kg. Aktualny wicemistrz Polski w kategorii do 80 kg. Wicemistrz Katalonii w 2009 roku. Zwycięzca Kokoroka w 2009 oraz w listopadzie 2010 roku był trzeci na memoriale Branko Bośniaka. Marek waży około 80 kg, Sandor nieco ponad 90 kg, więc spora przewaga wagowa. Prawie 10 kg różnicy. Na razie pojedynek wyrównany. Marek od początku tutaj próbuje kopnięć frontalnych Majgeri w tułów Sandora. One są niezwykle skuteczne, zazwyczaj wyglądają niewinnie, ale bardzo dużo
zabierają energii. Bardzo dobrze Marek zdobywa przewagę stosując techniki frontalne, czyli majgi i kopnięcie na tułów przeciwnika. Zaraz po kopnięciu albo po ciosie wprowadza tę technikę. Widać wyraźnie, że Sandor nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić. Po raz kolejny obronił, ale niewystarczająco skutecznie. Świetne prowokacje ze strony Marka. Trochę zaniepokojony Sandor, nie wiedząc, co się może wydarzyć. Sandor próbuje zastosować technikę Hizagiri, czyli kopnięcie na strefę górną. Chyba po raz czwarty wyprowadza tą technikę, ale one nie są wystarczająco skuteczne. Zaskakują Marka. Po raz kolejny myślę, że tą właśnie techniką Majgeli Marek ma szansę przechylić szale zwycięstwa. Bardzo dobra obrona ze strony Marka i świetne kontry. Po raz kolejny Majgeli połączone z kombinacją rąk. Bardzo blisko trafienia na strefę Jodan, czyli głowę. Po raz kolejny Sandor próbuje kopnięcia kolanem w głowę, ale Marek w tym momencie atakuje rękami. Nie ma korzystnego dystansu dla Węgra, aby zdobyć punkt. Pierwsza runda została zakończona. Sędziowie wskazują remis, wszystkie chorągiewki skrzyżowane, a więc będziemy mieli kolejną rundę, 2 minuty do grywki. Widać, że zawodnik węgierski bardzo mocno uderza rękami, a ta technika Majgeli jest dosyć skuteczną obroną też przed tymi ciosami, ponieważ nie może tak bardzo rozwinąć tego swojego ataku. Znając Marka Ozeniaka, widać wyraźnie, że Sandor bardzo odpowiada Markowi. Nie jest bardzo silnym zawodnikiem, nie jest też bardzo szybki i Marek świetnie kontroluje tę walkę. Może się spokojnie rozwijać. Jest to właśnie przewaga po stronie Marka. Jeżeli atakuje czasami, to praktycznie te ciosy docierają do celu. Z kolei Marek nie daje sobie, nie pozwala sobie na trafienie ani ręką, ani nogą. Wszystkie te ciosy, które jakby są w jego kierunku mierzone, świetnie wygrywane są bronią, ale bardzo dobra kontra lewym ciosem prostym, który zatrzymał Sandora. I tu mam wrażenie, jakby się rysowała przewaga już po stronie Marka, dajemy Sandor już troszeczkę osłabł. Jeszcze wykonuje kopnięcia, ciosy, a one są w taki troszeczkę bez przekonania. Ewidentnie Sandor skupił się tutaj na ataku rękami i kopnięciu Łasi Gerigedan, czyli na udo Marka. Ale Marek tak zdecydowanie przyspieszył, że Sandor nie wytrzymuje tego tempa. To jest gra ciosów i kopnięć. Bardzo dobrze Marek połączy i Sandor absolutnie już w tej chwili walczy tylko chyba o honor. Tak. Myślę, że tutaj sędziowie nie powinni mieć żadnego problemu ze wskazaniem lepszego zawodnika. Taka ciągła wymiana jest charakterystyczna właśnie dla karate Kyokushin, w którym często dochodzi do takiej wymiany, gdzie zawodnicy muszą dać siebie wszystko, żeby wykazać przewagę. Jeśli któryś zawaha się i tylko przejdzie do obrony, sędziowie decydują o tym, że tamten, który atakuje, zwycięża.
Wracając do poprzedniej walki, jednogłośnie Marek Odzeniak wygrywa ten pojedynek. I przed nami pojedynek pomiędzy Karolem Cieślukiem a Mindaugasem Pawilonisem. Bardzo szybko, dosłownie w pierwszych sekundach walki, Pawilonis trafia techniką spadającą Karola Cieśluka. Sędzia szybko dopuszcza do dalszej walki. Przyznają sędziowie Vasari dwie techniki, kopnięcie Hizagiri. Niestety Karol Cieśluk jest znokautowany przez litewskiego zawodnika. W tej sytuacji sędziowie muszą przyznać pełen punkt, czyli ipon. Walka kończy się przed czasem i do dalszej rundy przechodzi. Do finału przechodzi Mindaugas Pawilonis, a Karol będzie walczył o trzecie miejsce z Markiem Odzeniakiem. Szkoda, że ten pojedynek tak się skończył. Mogliśmy na pewno jeszcze obserwować bardzo ciekawą walkę, szczególnie, że Karol był bardzo dobrej dyspozycji. Przed nami kolejna półfinałowa walka pomiędzy Markiem Odzeniakiem a Orestem Prokiem z Litwy. Orest jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy. No nie był nigdy złotym medalistą, ale brązowym i srebrnym. Mieli okazję spotkać się z Markiem na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii w Logroño. W pierwszej walce Marka była bardzo wyrównana stosunkiem 2-2. Sędzia Maty wskazał na zawodnika litewskiego. Teraz widać wyraźnie, że Orest jest troszeczkę silniejszy fizycznie. Spokojnie koncentruje się na zadaniem skutecznych ciosów. Bardzo szybka lewa ręka. Faktycznie Marek nie jest w stanie zareagować, ale świetnie uczy Małaszy, czyli kopnięcie od wewnątrz na strefę dziolan, czyli na głowę. Ale nie było na tyle mocne, by zdobyć jakikolwiek punkt. Orest próbuje zaskoczyć kolanem, ale tak jak myśmy mówili wcześniej, Marek dosyć dobrze broni głowy. Dobre kopnięcie boczne Yokogeri Oresta. Świetna kontra ze strony Marka. Zaskakujący Moashi Gary Johna też w wykonaniu Oresta. Widać, że jest to zawodnik bardzo wszechstronny. Mimo, że jego charakterystyczną jak gdyby tutaj cechą są bardzo silne uderzenia rękami, to potrafi zaskoczyć, widzimy, również wieloma technikami nożnymi, zarówno na udo, jak i na głowę. Sędzia upomina Oresta, żeby nie trzymał Marka. W karate Kyokushin zasady są takie, że zawodnicy mogą uderzać rękami z pełną siłą na tułów, ale nie mogą się trzymać. Czyli nie mogą naciągać na techniki nożne, ani przytrzymywać zawodnika, kiedy się broni. Bardzo teraz mocna seria uderzeń rękami w wykonaniu Oresta i kolejna próba zaskoczenia kolanem na głowę, ale świetnie łączy również, zmienia strefy kopnięć kolanem zarówno na tułów, jak i na głowę. Bardzo trudno się bronić przed takim atakiem. Warto tutaj jeszcze dodać, że właśnie w karate Kyokushin to jest jeden z nielicznych sportów walki, gdzie rozgrywane są zawody w formule open, turniej Kokorokap właśnie taką formułę bardzo mocno promuje. To zawodnicy ważący 70 kg mogą walczyć z tymi, którzy ważą ponad 100. W tej chwili, obserwując walkę, widzimy przewagę ze strony Oresta. Właściwie nie dał szans Markowi. Bardzo silne ciosy spowodowały, że Marek nie był w stanie nawiązać tutaj wymierzonego pojedynku i widzimy cztery chorągiewki w górze, a więc jednogłośnie wygrywa zawodnik litewski. Run!
Przed nami niezwykle ciekawa walka pomiędzy Agatą Kaliciak a Cengę Szepsi z Węgier. Cengę jest aktualną mistrzynią świata, niezwykle ciekawa zawodniczka, niezwykle interesująca osobowość, bardzo dynamiczna, świetnie wyszkolona, przez wiele lat uprawiała pływanie, kiedy doszła do wniosku, że jednak chciałaby być fajterką, postanowiła spróbować swoich sił w karate i okazuje się, że należy do najlepszych zawodniczek na świecie. Agata Kaliciak to bardzo utytułowana polska zawodniczka, aktualna mistrzyni Polski w otwartej kategorii wagowej, ale jest troszeczkę młodsza, troszeczkę mniej doświadczona, jeżeli chodzi o turnieje międzynarodowe. I myślę, że o Agacie jeszcze sporo usłyszymy, ale na pewno umiejętności ciągle są tutaj godne uwagi. Myślę, że dziewczyny naprawdę walczą wyśmienicie i ten pojedynek może się podobać koneserom sztuk walki. Przede wszystkim niezwykle wysokie tempo pojedynku, charakterystyczne dla walk kobiet. Po raz kolejny Cengę próbowała techniki obrotowej ushirogeri, ale troszeczkę zabrakło precyzji. Agata świetnie skraca dystans i broni się przed tym kopnięciem. Zaskakuje mnie siła, precyzja zarówno ciosów, jak kopnięć. Proszę bardzo, kolejna obrotowa technika. Na szczęście Agatka świetnie zblokowała frontalnym kopnięciem. Teraz wyprzedzenie ze strony Cengę. Kolejne wyprzedzenie. I grad ciosów. Mieliśmy rzucony worczek, a więc pierwsza runda została zakończona. W tej chwili oglądamy kolejną rundę tego pojedynku. Dokładnie dogrywkę. Tutaj na tym turnieju, jako że była to walka pokazowa, zawodniczki miały tylko jedną dogrywkę, po której sędziowie musieli podjąć decyzję o zwycięstwie którejś z nich. Cengę tutaj świetnie przygotowuje rękoma techniki nożne i zaraz po tych ciosach świetnie wyprowadza kopnięcie zarówno obrotowe, jak i frontalne, jak i okrężne mawashi. Ale Agata równie dobrze sobie radzi, też bardzo fajnie kontroluje walkę. Teraz widać pewien kryzys, tak jakby tempo, jakie narzuciła Cengę, jest dla Agaty nieco za wysokie. I to może spowodować, że oj, piękne kopnięcie na strefę Jordan, ale nie wystarczająco mocne, by sędziowie mogli przyznać punkt. Ale niesamowite teraz tempo właśnie zawodniczki węgierskiej. Agata jeszcze tutaj próbuje mocnych ciosów, ale już w kolejnych minutach walki ta siła jest coraz mniejsza i te ciosy nie robią tak dużego wrażenia. Ale warto to też jeszcze dodać, że Sasayama, czyli twórca karate Kyokushin, był przeciwnikiem walk kobiet. Dopiero po jego śmierci okazało się, że presja pań jest tak silna, że organizatorzy zawodów postanowili stworzyć imprezę mistrzowską dla pań i z coraz większym powodzeniem właśnie dziewczęta startują. Ten pojedynek wygrała Cengę Szepsi z Węgier, aktualna mistrzyni świata. Wgrywa, no warto tutaj dodać, że Cengę była lżejsza o jakieś 7 kg. I kolejny pojedynek. Walka o trzecie miejsce pomiędzy Karolem Cieślukiem i Markiem Odzeniakiem. Koledzy klubowi znają się świetnie. Obaj nieźle przygotowani technicznie, taktycznie. Od pierwszych chwil widać, że żaden nie zamierza dawać drugiemu taryfy ulgowej. Doskonałe kopnięcie na udo w wykonaniu Marka. Marek Odzeniak to ten nieco niższy zawodnik. Karol Cieśluk przepasany pomarańczową szarfą. I próba prowokacji w wykonaniu Marka, ale nie poszły za tym żadne konkretne techniki.
No to Karol, na razie. Tu jeszcze warto dodać, że Karol no, walczył przecież tak niedawno z Fabiganisem. Tak, i został znokautowany niestety, ale postanowił wyjść do pojedynku o trzecie miejsce. I to słowa uznania za odwagę i hard ducha dla Karola. Tak, niezwykle pechowo tamten pojedynek się potoczył. Jedno trafienie praktycznie zadecydowało o tym, że Karol już był zamroczony i kolejne kopnięcie kolanem to właściwie była egzekucja w wykonaniu Pawilonisa, ale niezwykle odporny tutaj okazuje się, bo to dosłownie kilka minut minęło do tej walki o trzecie miejsce i Karol już jest w pełni sił. Widać, że nawet na chwilę nie ustępuje Markowi. Marek na razie tylko próbuje rozstrzygnąć pojedynek poprzez stosowanie serii ciosów na korpus, głównie w okolice wątroby i splotu. Czasami wykonuje pojedyncze kopnięcia, chyba najlepiej rzeczywiście wychodzą mu te kopnięcia frontalne, czyli Maegeri. Niezła prowokacja i kopnięcie na udo, ale nie jest to na tyle mocne i skuteczne kopnięcie, by zrobiło zbyt duże wrażenie na Karolu. Karol to niezwykle doświadczony, odbity zawodnik, startujący od 90 bodajże 5 roku w zawodach karate kyokushin. Karol konsekwentnie rozbija lewą nogę Marka mocnymi kopnięciami w udo. Bardzo dobre wejście po ciosach Maegeri, a teraz nieudana próba, ale blisko, myślę, znaczy szansa na zdobycie punktu z techniką obrotową, ale jednak w ostatniej chwili Karol zrezygnował z wykonania kopnięcia. Zakończyła się pierwsza 3-minutowa runda, sędziowie jednogłośnie wskazują remis, a więc będzie 2-minutowa dogrywka. I po raz kolejny Karol od razu rozpoczyna mocnym prawym Maegeri Geda. No ależ prowokacja teraz w wykonaniu Karola świetna i od razu wejście ręką. Znana to jego kombinacja. Niejednokrotnie na zawodach zwyciężał, zdobywając Vasari Lubipon właśnie po tej prowokacji. Ale Marek, jako że dobrze się znają z treningów, nie dał się nabrać tym razem. Też bardzo udana kombinacja ciosów i prowadzenie. Zagielić kopnięcie kolanem na głowę, ale po walkach z Kowaczem Marek właściwie wychwytywał wszystkich Zagieli i ciężko będzie go taką techniką zaskoczyć. To świetne Maegeri, świetne utrzymałaśi kopnięcie od wewnątrz na strefę Jodan, ale na razie Karol nie może zdobyć przewagi. Aczkolwiek kilka kopnięć było chyba bardziej skutecznych, bardziej celnych w wykonaniu właśnie Karola. Tak, obserwujemy fragment, w którym Karol napierał zdecydowanie, ale teraz Marek postanowił przyspieszyć. Nieustająca wymiana ciosów, obaj zdeterminowani, w końcu to walka o trzecie miejsce. Obaj bardzo chcieli walczyć, a w finale niestety nie podołali trudom pojedynku. No to już 5 minuta. I biorąc pod uwagę fakt, że mają za sobą kilkanaście rund z poprzednich walk, to naprawdę słowa uznania. To prawda. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale turniej karate kyokushin to kilka właśnie walk jednego dnia, czasami tak jak na gali Kokoro, są to 4 walki w ciągu praktycznie 2-3 godzin. To prawda, pojedynek w karate kyokushin jest dosyć trudny, szczególnie że z walki na walkę pojawia się coraz więcej kontuzji. Państwo macie okazję zaobserwować, te techniki są zadawane naprawdę z pełną siłą, precyzyjnie, gdyby nie wyśmienite przygotowanie zawodników, wieloletnie doświadczenie. Wielu z nich ćwiczy od 5-6 roku życia. To naprawdę ciężko jest wytrzymać.
siłę tyle kopnąć, czy też uderzeń. Dokładnie, bardzo wiele kontuzji po poprzednich walkach. Zawodnicy muszą sobie z tym radzić. Mocno porozbijane nogi, ręce, dułów i bardzo często walka z samym sobą jest o wiele trudniejsza niż z przeciwnikiem, żeby w ogóle wyjść do kolejnego pojedynku i zaprezentować w pełni swoje umiejętności. Tak, to była udana próba wykonania ciosów. Po ciosach ma właśnie Kajtengeli, czyli taka technika jakby z przewrotem, ale nie wystarczająco precyzyjna, by zdobyć punkt. No tutaj Karol bardzo dokładnie wymierzył. Ach, technika kolejna na strefę Johna, bardzo blisko trafienia. W ostatniej chwili zasłonił się Marek. Ale Marek też nie odpuszcza, Karol przyspiesza i on również dostosowuje się do tego tempa. Ależ wymiana. Druga dogrywka, a praktycznie jakbyśmy widzieli początek niejednego pojedynku. To prawda, jeszcze zważywszy to, że nie tak dawno Karol przecież stoczył bardzo wycierpujący pojedynek z Baloszem. To pojedynek naprawdę odebrał mu sporo sił. Teraz wielkie słowa uznania dla Karola za wytrzymałość i hard w pojedynku o trzecie miejsce. Obaj bardzo zmęczeni. Zobaczymy, jaki wydech sędziów po drugiej dogrywce. Mamy remis, a więc sędzia Maty za chwileczkę zaprosi zawodników na wagę. Jeśli będzie różnica 10 kg, to zawodnik, który waży mniej, wygra. Jeśli takiej różnicy nie będzie, i tutaj obserwujemy właśnie w zwolnieniu technikę obu zawodników i w małym okienku ważenie. Pierwszy Karol stoi na wadze, Marek obserwuje. Więc przez różnicę wagi zwyciężył Marek Odzeniak i on zajął trzecie miejsce w czwartej edycji Kokoro Cup. Niestety walka finałowa nie mogła odbyć się, ponieważ Orest Prok doznał kontuzji ręki. Zwycięzcą Kokoro Cup został Mikaugas Pawilonis z Litwy. Nagrody wyręczają nasi specjalni goście: Krzysztof Majsza, którego nie musimy przedstawiać, oraz przyjaciel Bielańskiego Klubu Karate Jarosław Góra. Szczęśliwi zawodnicy odbierają nagrody. Żałujemy, że tym razem puchar wyjedzie do Litwy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zostanie w naszym kraju.
can be strong alone on my own. I can be strong alone on my own. On my own. We'll be right back.